Witamy Państwa w krakowskim Kiju, w centrum na gali kończącej pierwszą edycję festiwalu Screen and Sound Let's See the Music. Ten festiwal jest nowym wydarzeniem na mapie kulturalnej Polski. Ma być sceną, na której będziemy mogli podziwiać obraz i dźwięk w różnych ujęciach. Festiwalowy konkurs pozwoli na niebanalne odkrycia, a samo miejsce zachęci do wymiany doświadczeń artystycznych i spotkań z ludźmi kreatywnymi. Well, it's a very unique festival, very unique in that it's a competition for filmmakers to take existing pieces of music and create film or video to them. And I think my experience, it's the first time I've heard of such a competition. I think it's wonderful. Myślę, że ten festiwal i konkurs jest sukcesem. Sam nie spodziewałem się, że w tak krótkim czasie na pierwszy festiwal przyjdzie prawie 160 prac. 160 prac to dużo, ale ważna jest jakość. Jakość jest bardzo wysoka. Tworzone obrazy są różnymi technikami. Myślę, że w niedługiej przyszłości to właśnie ten konkurs i ten festiwal stworzy nowe możliwości nawet dla filmu. Będzie wykonana Matylda do mojej muzyki. Obraz tworzył animacją poklatkową Tomasz Sikora, wybitny nasz fotograf polski. Dziś poznamy laureatów jedynego w swoim rodzaju konkursu na stworzenie obrazu do muzyki polskich kompozytorów. It was very hard to choose a winner because there are many different styles of videos and the winner is one style of video, but there are other styles that were equally as good, but the judges narrowly, it was very close, very close. Mam zaszczyt wręczyć nagrodę laureatowi wyróżnienia. Nagroda idzie do pani Natalii Oliwiak. Wspaniale słyszeć taką muzykę, jak gra się i tutaj się idzie, naprawdę nieoszałamiające wrażenie. Także dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Generalnie szukałam jak najbardziej takiego sposobu wyrażania, który byłby najfajniej wygląda po prostu. Ale też przede wszystkim to wszystko podpowiedź była muzyki. W zasadzie każdy kawałek, który na tym festiwalu można było ułożyć tą muzykę, był fascynujący na swój sposób, ale wybrałam ten, ponieważ akurat taki miałam nastrój i właśnie takie obrazy mi ta muzyka podsuwała. Jury postanowiło przyznać trzecią nagrodę za nieprawdopodobną wrażliwość i wspaniałą antyutopijną wizję w reżyserii pana Marka Skrzecza. Dziękuję bardzo, bo to było bardzo ciężkie w realizacji. Dlatego dziękuję przede wszystkim mojemu operatorowi Damianowi, który pracował w bardzo ciężkich warunkach. No i dziękuję swojej dziewczynie, wspaniałej Monice. No, mnie i chyba też kolegę najbardziej interesuje jakby w świecie filmowym człowiek i jego emocje. Mniej forma, dlatego też tutaj taki temat, czyli dzieci, powiedzmy z jakiegoś takiego marginesu społecznego, ale jednocześnie chcieliśmy pokazać jakby taką skrajność, tak? Czyli
czyli smutek, jakąś biedę połączoną z dążeniem do jakichś marzeń, tak? Które są też w takim świecie jakby gdzieś tam osiągalne. Zgodnie z werdyktem jury, laureatem drugiej nagrody jest pan Piotr Słodkowicz z Krakowa. Chciałem podziękować przede wszystkim ludziom, którzy pomagali w powstaniu tego, co zobaczymy za chwilę. Praca, która zajęła drugie miejsce, która łączyła w sobie tyle wspaniałych, szlachetnych dziedzin sztuki jak animacja, malarstwo, rzeźba oraz balet. Nie można przesadzić, bo jest tak dużo w muzyce, trzeba tak stanować obraz, żeby to było w połączeniu ciekawe i jedno nie zagłuszało drugiego. Można powiedzieć, że jest to kumulacja, jakby stworzenie syntezy sztuk, muzyki, tańca, obrazu, plastyki. Stąd też próbowaliśmy naszym filmem jakby przyrównać ciało człowieka do natury. The first prize, the winner is... From Estonia, Ap Kaor Suvi. Well, thank you, or dziękuję. It is great to be here in Krakow. I see that winter is harassing you as well as us in Tallinn. So yes, thank you for inviting me and incredible. Byliśmy zadowoleni ze wszystkich trzech nagród. Przypadło mi w zaszczycie wręczać autorowi trzeciej, aczkolwiek jestem też ogromną fanką pierwszej, czyli estońska praca z genialną synchronizacją metryczno-rytmiczną. Oh, I was just amazed by the movement and this repeating movement and that's how I also chose the music piece, because the music piece was also like dynamic and going and that fit with the video. We have a surprise for the audience and a surprise for you, because you're going to come back on the stage with me and we're going to walk over to the piano and you're going to pick three random notes and I will create a score for you that perhaps will be the basis for your next movie. So, okay, that's a good start. Okay, so. Note number two. Okay, and note number three. Oh, really interesting. Okay. Jaką usłyszymy, zobaczymy być może za moment muzyki, która już powstała. William Goldstein już zajął miejsce przed orkiestrą. Poprowadzi teraz muzyków, drodzy Państwo.
Melodyjny, słodko-gorzki wątek romantyczny, wyraźniejszy z każdym wprowadzeniem. To William Goldstein o własnej muzyce, której premierowy kęs posmakujemy już za chwilę, żeby połączyć, jak zobaczyć muzykę, też jej posmakować. Już za chwilę zmysły w muzykę połączyła podróż samochodem przez Colorado, układające się w całość smakowite dźwięki. To produkt przemiany artystycznej materii, radosny produkt uboczny mojej podróży, jak dodaje autor. Przechodzimy do muzyki poważniejszej, co nie znaczy poważnej i wcale nie znaczy nudnej. Chcielibyśmy Państwu przedstawić specjalną gwiazdę naszego wieczoru. Panie, panowie. Piotr Orzechowski. Piano Hooligan. Mamy dla Państwa czasoprzestrzeń, muzykę Janusza Bieleckiego, pełną efektów, gwałtownych crescent i zaskakujących zwrotów akcji, muzykę w niezwykłym ujęciu wizualnym, a właściwie tanecznym. Powiedziałem panu Januszowi Bieleckiemu, od 5 lat czekaliśmy na to, żeby jego muzyka ukierunkowana została dokładnie pod obraz w takiej konkretnej konwencji. Niesamowite. Akurat filmy, które dzisiaj były nagrodzone, widziałem wczoraj na takim pokazie i powiem, że faworyci zwyciężyli. Fantastyczne przedsięwzięcie, fantastyczna rzecz.